Witam serdecznie. Przepraszam. Dzisiaj zrobimy kotlety ziemniaczano-serowe. Potrzebować będziemy 5 dużych ziemniaków. Ziemniaki wyszorowałam, ugotowałam w mundurkach, obiorę, przecisnę przez praskę. Możemy również zeczeć na drobnej tarce. 10 deko sera białego, 10 deko sera żółtego, jedno jajko, 2 ząbki czosnku, jedna cebula, którą też zetrę, czosnek również zetrę i doprawimy solą i pieprzem. Teraz przygotowuję składniki. Składniki na kotlety ziemniaczano-serowe już mam przygotowane. Ziemniaki przepuściłam przez praskę, ser również. Ser pokroiłam, cebulę starłam, czosnek również starłam. I teraz wszystko przekładamy do miski. Dodajemy jajko, sól, pieprz. Ja lubię pieprz, więc tego pieprzu dodaję więcej. I teraz będziemy masę wyrabiać i formować kotleciki. Obtoczymy w bułce tartej. Masa ziemniaczana musi być idealnie wyrobiona. A na patelni mam tłuszcz dowolny, jaki w domu używamy. I będziemy kotlety smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Tak. Ja myślę, że już masę mamy. Idealnie połączoną i teraz będziemy formować niewielkie kotleciki, obtoczymy w bułce tartej i będziemy smażyć na średnim ogniu. Takiej wielkości do bułki i dajemy na rozgrzany tłuszcz. Tłuszcz już skwierczy, to już mamy rozgrzany. Układamy i smażymy z jednej i z drugiej strony. Wygląda kotlety ziemniaczano-serowe. Kotlety mamy usmażone i mała uwaga, jeżeli mamy wodnite ziemniaki, to do kotletów musimy dołożyć mąki ziemniaczanej. Wtedy mamy pewność, że kotlety będą idealne. I tak wyglądają kotlety ziemniaczane. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.